Cześć, nazywam się Maciej Brzostek, witam Was z Bellator Fighting Academy. Ten odcinek będzie poświęcony unikom. Dzisiaj gościnnie wystąpi ze mną Hanna Woronko, trzykrotna mistrzyni Polski. Zaczynamy! Uniki są bardzo istotną formą walki, tak? Dlatego, że jak się mówi, boks jest sztuką unikania ciosów, a nie zadawania. Do tego ćwiczenia potrzebujemy takie dwa kijaczki z gąbki zrobione, żeby właśnie jakby trafić, żeby nie robić krzywdy. I teraz tak, to jest imitacja właśnie ciosów, żeby nauczyć się statycznie na razie, żeby bez żadnych ruchów. I uderzamy lewą ręką, unik jest na prawą stronę z barkiem skręconym w dół, co powoduje skręt. I bezpośrednio później możemy uderzyć, tak? Dzisiaj zajmujemy się samymi unikami na 1-2, czyli 1-2, tak? I wracamy do pozycji zawsze. I jeszcze raz, 1-2. Zwróćcie Państwu uwagę, że bardzo ważny moment jest skręcenia tych barków, tak? Tu hop i hop, żeby nie było odchylania się do tyłu, tylko cały czas brzuch zamknięty, pozycja bokserska na tej nodze i barkami do środeczka, przez to właśnie mamy skręt i uderzania, tak? I jedziemy statycznie. 1-2, powrót, tak? 1, hop i powrót, tak? W drugą stronę, hop, powrót. Oczywiście w dalszym etapie będziemy poruszać się, ale jeszcze raz pokażemy ten właśnie, żeby najważniejsza ta praca jest zamknięty brzuch, pozycja bokserska, żeby nie wypadać. Często jest tak, że my tą rękę chcemy zawsze gdzieś wyprzedzić, co powoduje wypadanie na lewą nogę i tam możemy niepotrzebnie dostać cios, tak? Czyli stoimy na prawej nodze, barkami do środka, brzuch zamknięty, to są bardzo ważne rzeczy, na które trzeba uważać. Jedziemy, 2, 1, 2, powrót bokserski, ręce oczywiście przy wrocie, 1, 2, teraz oczywiście zrobimy sobie na 4, 1, 2, 3, 4 i powrót do tej pozycji bokserskiej, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bardzo ważny jest tutaj oddech, tak, żeby oddychać, żeby, jak ja mówię, że 10 uderzeń, 12, 30, żeby nie brać innych oddechów i czekać, aż się skończy, trener skończy liczyć, tylko swobodne oddychanie, hop, 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 tak? Idziemy, Hania, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na tym właśnie to ćwiczenie polega. Jest statyczne, jest bardzo ważne, żeby nauczyć się unikać ciosów. Hop, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.